Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Alan, jest ze mną Michał. Dzień dobry. Jest ze mną Iza. Cześć. Dzisiaj zapraszam Was na trzecią i ostatnią część wrześniowych przewidywań Oscarowych. Tym razem zapraszamy Was na chyba najciekawszy odcinek. Zawsze te odcinki aktorskie są chyba takie najciekawsze, w nich się najczęściej nie zgadzamy i wyciągamy rzeczy z kapelusza, także myślę, że będzie ciekawie. I bez zbędnego przedłużenia zaczynamy od aktora pierwszoplanowego. Michale, czy dalej mamy taki sam typ na pierwszym planie? Myślałem, że od aktorki zaczniesz i nie byłem przygotowany na to pytanie, bo powiem ci szczerze mówiąc, że nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie pasuje mi ten Murphy. Nie pasuje mi film Nolana wygrywający Oscara aktorskiego. I nie wiem, Mroczny chyba Nolan mi pasuje. rycerz! Mroczny rycerz wygrał No Oscara. dobra, ale Murphy nie umarł, tak? Jeszcze. Jeszcze. No mogę go zostawić na pierwszym miejscu na razie, ale nie pasuje mi to do końca i ja tutaj sądzę, że Colman Domingo się czai. Że Rusty nam Nikt wyskoczy. się nie czai, żaden Rusty się nie czai. Co ty mówisz w ogóle? Nie mów tak. Jest Murphy albo jest DiCaprio. Ja nie chcę słyszeć żadnych Rustina. Dziękuję bardzo. To znaczy, Cillian Murphy, no tutaj chyba ma duże szanse, bo jednak gra tego Oppenheimera, a właściwie no to jest rola biograficzna z filmu bardzo silnego wyścigu, o wiele silniejszego niż Rustin, który prawdopodobnie nie będzie miał nominacji do Best Picture, więc Nawet żadne inne, prawdopodobnie. Murphy tutaj jest takim logicznym dość wyborem, ale no zobaczymy, jak uznają, tak? No DiCaprio problem. Też mocno wygląda, powiem wam, jak ten trailer widziałem. On tam robi to wszystko, co DiCaprio lubi robić i co Akademia lubi nagradzać, więc być może ten Murphy jednak okaże się zbyt taki nieoscarowy. Nie wiem, czy można powiedzieć zbyt subtelny w przypadku filmu Nolana i tej roli, ale no na pewno o wiele subtelniejszy niż płaczący, krzyczący, zabijający złych ludzi Leonardo DiCaprio. No właśnie ten Murphy tak. No to nie jest taka typowa rola To prawda, to nie jest typowa Oscarowa rola. biograficzna, nie? No bo filmy Nolana, nawet jeśli to jest taki Oscar bait, no to nie jest Oscar bait ze względu na aktorstwo. I No nie do nie. końca mi to po prostu pasuje. Sądzę, że w typach za miesiąc już będę miał inne pierwsze miejsce, ale na razie niech siedzi ten Murphy na pierwszym, a Dobrze, Rustin na dobrze. drugim. Ja pierdzielę, ty masz tego Rustina. Nie nauczyłeś się zdanie Dwyer, co się dzieje z takimi ludźmi? No ale to jest zupełnie inny przypadek, no to jest Netflix, Nie to to, nie że jest jest film Netflix. smutny, tylko to jest crowd pleaser. Ale nigdy nie obejrzę tego crowd-pleasera. Jest taka No sama może. sytuacja. Osoba, która nigdy nie była nominowana w filmie o czarnych, dla czarnych, No która ale on nigdy jest nie znany. obejrzy. W sensie Domingo jest znany. Co z tego, że nie był nominowany wcześniej? No nie jest znany, ale myślę, że No to ale jest fakt. jedyne, co się zmienia w tym przypadku. No Ale tutaj tak. ta nominacja do Best Picture jest, wydaje mi się, że kluczowa, bo wiemy wszyscy, że nawet to było argumentem, kiedy ludzie stawiali, że Elvis tutaj wygra rok temu, a nie Fraser. Nie Fraser, tak? A wygrał Fraser, ale no rzadko się takie sytuacje zdarzają, że ktoś spoza Best Picture, jeśli rywalem jest aktor z filmu grający w Best Picture, nie? Nie wiem, Murphy chyba jednak pójdzie po tego Oscara. Mam nadzieję, mam nadzieję. Na pewno ja nie będę typował Domingo do zwycięstwa. To jest dla mnie absurdalna teoria. Jak ty myślisz, Michale, na ten temat? Czy jeżeli dostanie tę nominację, załóżmy, że dostanie, to czy może wygrać? Domingo? Domingo. No sądzę, że może, jak najbardziej, tak. No mam go na drugim miejscu, nie bez powodu.
No cóż, no ja go nie mam. Znaczy, na pewno duża przeszkoda jest taka, że prawdopodobnie pozostała czwórka nominowanych będzie z filmów Best Picture. Jeśli nie czwórka, no to będzie ich trzech. Bo z tym Cooperem to zobaczymy, jak tam Maestro. Ale no, już rok temu Fraser pokazał, że nie trzeba mieć nominacji do Best Picture, żeby wygrać. Chociaż oczywiście możemy przypuszczać, że to był tylko wyjątek od reguły i że w tym roku wrócimy do reguły, że wygrywa aktor z filmów Best Picture. Dlatego też się skłaniam ku temu Murphy'emu w tym momencie. Czyli znowu się zgadzamy w Schopenheimerze wszyscy. Tak jest. Przeklęty film. Dobra, no to ja na trzecim mam tego Giamattiego z The Holdovers. Mój ulubieniec. Znowu z nominacją muszę się przyznać do błędu. Tego akurat mi nikt nie wytknął, co jest ciekawe, bo Rachel McAdams mi wytknęli, ale Paul Giamatti był nominowany do Oscara na drugim planie za Człowieka Ringu, za co go przepraszam, że mu te nominacje odebrałem w ostatnim materiale. Był nominowany, zasłużenie. No ale ja myślę, że Holdovers jest tak mocnym filmem. Giamatti jest tak świetnym aktorem i ten film jest na nim skupiony, także... Ja jestem pewien co do jego nominacji w tym przypadku. No ja też. Zgadzam się, tak. No to może ja jeszcze wspomnę o swoim drugim miejscu, bo Giamattiego mam na trzecim, natomiast ja nie mam na drugim Colmana Domingo, mam Jeffreya Wrighta, ponieważ wszyscy się zachwycają jego rolą w American Fiction. A pamiętam bodajże... Nie Asteroid City, tylko wcześniejszy film Wes Andersona, gdzie Jeffrey Wright grał i on już coś tam wygrywał u krytyków, więc kto wie, bo tam, Jeffrey to był jedynie dobry element tego filmu, to ja się zgodzę, że Jeffrey Wright tam... Którego? French Dispatch? Tak, to dało się oglądać wtedy. No. Tak, zgadzam się. Był dobry. Jak na ten film. Ale on może mieć duże poparcie u krytyków. No to prawda. Mogę się mylić, nie? Nie, ja się zgadzam z tobą, bo Jeffrey Wright to jest aktor trochę w podobnej sytuacji co Murphy. To jest aktor, który jest po prostu kochany przez odbiorców, ale jednak nigdy nie dostał roli, w której mógłby się tak wykazać, żeby dostać nominację Oscarową, więc ja też typuję Wrighta do nominacji, mam go na piątym miejscu i tak, myślę, że może wygrywać kółka krytyków, być może nawet powalczyć o Globa za aktora w komedii i być może faktycznie dołączy się do wyścigu o zwycięstwo, chociaż no ja na pewno nie będę typował jego zwycięstwa, ale tak, Jeffrey Wright może być mocny i się zgadzam. I dobrze, ja mu bardzo kibicuję, bo też go uwielbiam i zasługuję na tę nominację jak mało kto. Kale, co powiesz o Jeffreyu? Ja mówię o Wrightie. No. Ja nie mam Wrighta w piątce, chociaż... Błąd, jak no, to mówił znany przewidywacz oscarowy, błąd. Trochę mnie przekonaliście w tym momencie, ale no już nie będę zmieniał na razie. I dałbym go na szóste miejsce. No ale no, jak najbardziej może być, tylko pytanie, czy jak wsadzamy Wrighta i mamy American Fiction w scenariuszu, to czy to nie sugerowałoby, że wypadałoby też wstawić to American Fiction w Best Picture? No ja mam dlatego na pierwszym miejscu. No, ty to wiadomo, tak, ale... No, to my tutaj jesteśmy głupi, tak? No nie wiem, co się dzieje. No. To nic, Michale, no już materiał nagrany, no nic, już no. Nie zmienisz. No nic, no. No nic, no. Ja mam Wrighta na szóstym. Ja na piątym. Proszę bardzo, to jest mój... A ja na piątym. Leosia DiCaprio. Nie wiem, czy on wygra. Ja sądzę, że nie ma zbyt dużych szans na zwycięstwo i że DiCaprio jest takim aktorem, który potrzebuje naprawdę potężnej roli pod niego, żeby mu dali drugiego Oscara. No to taka ta ma być właśnie. No właśnie nie za bardzo chyba. Nie sądzę. W trailerze Killers of the Flower Moon jest cytat wujka Damiana Davida Achlicha, który... I to jest w ogóle cytat, który trwa tam 4 sekundy na tym ekranie, bo on się tak powoli pojawia i w tle tam coś się dzieje i to jest the best performance of Leonardo DiCaprio's career, także tutaj Achlich powiedział prawdę. No a kto się Licha o zdania pytał? Nie chcę Lich mówić, co chce. No ja mam DiCaprio na czwartym, a na piątym Bradleya Coopera, który sobie dokleja ten nos. I... No też mam na czwartym, to prawda. I sądzę, że ten Cooper może się wywalić, ale zobaczmy. Może, to prawda. Też myślę, że się
bywali właściwie. Ale Nie nigdy... masz go w Typujesz piątce? go, czy nie? Nie, nie, typowałam go, ale tak jak przemyślałam sobie, że no jednak to maestro jakoś tak nie wydaje mi się, że będzie graczem. Podobnie jak zresztą jak Ferrari na przykład. Ostre porównanie tutaj do Ferrari. No, dobrze by było, bo my takiego skarbajtów to tak nie chcemy, Michale, za bardzo. No nie chcemy, no nie chcemy, no. Niech się wywala. No i maestro, no nie wiem, ale może się okazać bardzo takim nudnym filmem. A też Carey Mulligan podobno przyćmiła Coopera, więc... Tak, to prawda. A Mulligan Volpiego nie wygrała, nie? No, nie, nie wygrała, nie. Film. Chciałem powiedzieć, że na piątym miejscu przez pewien czas miałem użytkownika Andrew Scott za All of Us Strangers, ale jakieś Jeffrey Wright to nie ma potrzeby go wstawiać, ale myślę, że to jest osoba, która może się gdzieś pojawić, ponieważ jest to bardzo zdolny aktor, bardzo kochany aktor, w bardzo kochanym filmie i wtedy by była bardzo ładna paralela do After Sun, do którego porównujemy All of Us Strangers, bo by był Scott i Mescal. Aktorze pierwszoplanowym. Ale już jest to nieaktualne, więc tylko wspominam jako taka ciekawostka. Dziękuję bardzo. Co o tym sądzicie? Zgadzam też się, go miałam. Tak. No, ale to no, było przed American Fiction. Tak, to było przed American Fiction, to prawda. No sądzę, że gdybyśmy mieli podobną sytuację jak rok temu, że naprawdę było pusto w tej kategorii, mieliśmy te cztery miejsca, i na to piąte nie było za bardzo kogo wstawić i w końcu się ten Mescal dostał. Sądzę, że podobnie Scott by się mógł dostać, no ale jednak w tym roku mamy inną sytuację, no bo mamy tak naprawdę szóstkę, która walczy o piąte miejsce, o pięć miejsc. I ten szóstka Scott walczy o piąte miejsce? Jakie są pozostałe? No szóstka walczy o pięć miejsc, tak? I tak, potem wiem, jest ten Scott. A co... Co powiecie o Joaquinie w Feniksie? Napoleon gdzieś tam się czai i nie wiadomo, jak to będzie. Ja go mam w kategoriach technicznych o dziwo na razie, bo mi pasuje, ale nawet Feniksa nie rozważam gdziekolwiek. Ja sądzę, że Napoleon flopnie i nikt tego nie zobaczy i nie będzie miał żadnej nominacji. O tym porozmawiamy w następnym materiale, ale to jest Apple, a nie 20th Century Fox. Więc to jest drobna różnica. Więc jednak ktoś to zobaczy, imo. Ale nieważne. To co, Koji Yakusho, Perfect Days? Ktoś coś? No, Iza, co ty sądzisz, Iza, o Napoleonie w takim razie? Mamy, no biorąc pod uwagę dwa ostatnie filmy Ridleya Scotta, no to myślę, że to będzie zero nominacji, ale chciałabym się właściwie zaskoczyć miło. A jeszcze Matt Damon i R i Anthony Hopkins, Freud Last Season, myślicie, że mają jakieś szanse? No ten film nie wychodzi. Chyba iść na przyszły sezon. Na Golderby są. No na Golderby są, ale ma to iść na przyszły sezon. A na Golderby jest Kenneth Branagh, A Haunting in Venice. Very good, Hercule Poirot. A no to dobra. Dziękujemy. Nie mówimy o tym filmie na tym kanale. Sądzę, że możemy przejść do aktorki. Gdzie się Gada. Ciekawe rzeczy stały, proszę państwa, bo... Ciekawe. Powtórkę sytuacji z Michelle Williams. Jimmy Gladstone pierwszy plan jednak, a nie drugi. I no, tym razem nie zwątpiliśmy, a wręcz przeciwnie, Michale, mamy Jimmy Gladstone na pierwszym miejscu. Do zwycięstwa typujemy jednak, tak? Nie, nie. Nie, nie typujemy. Mamy Jimmy Gladstone na drugim miejscu, a wygrywa Emma Stone. Nie, ja mam na pierwszym miejscu Jimmy Gladstone, więc nie mam. No to się mylisz. No się to poróżniliśmy. No to się poróżniliśmy niestety, tak. Ale myślę, że oba te wybory mają ogromną ilość sensu. Emma Stone, no to wiadomo, jeżeli typujemy Poor Things, reżyseria Scenariusz Best Picture, no to prawdopodobnie Emma Stone też, ale jednak wydaje mi się, że ta Lily Gladstone będzie na tyle dobra, że jednak taka subtelniejsza rola wygra
z taką typowo oscarową, ale być może się mylę, być może to po prostu będzie Michelle Yeoh versus Kate Blanchett i znowu zatriumfuje Michelle Yeoh, czyli mocniejszy film i rola bardziej oscarowa. To ja się zgadzam z Alanem, również mam Lily Gladstone na pierwszym miejscu. Let's go, jestem mądrzejszy, Michale, widzisz to? Co się tu się stało? Znaczy, to Alan, to, że my się zgadzamy, to nie znaczy, że będziemy mieli rację na koniec. Dokładnie, dokładnie. Michale, czy śmiesz podważać typy Izy? Czy mam się przypomnieć, kto typował CBS w tamtym roku? No dobra. To jest pewnie, co tu się dzieje. Ja już wiem, że ja mam dobrze. Dziękuję za potwierdzenie. No i pociągniesz temat, czy tylko że się zgadzamy i to było na tyle. Tak, Emma Stone, no, co prawda filmu nie widziałam, więc może mój taki stosunek wątpiący do tego filmu właśnie jest przez to, że nie widziałam. Natomiast no, po zwiastunach to ta rola trochę taka się wydaje bardzo nietypowa, nie? Ona tak strzela tymi oczami, dziwne różne rzeczy robi. Lanthimos chce zaskoczyć widza i nie wiem, czy ta rola będzie w uznaniu publiczności kapitalna, czy może pomyślą sobie, no Lily Gladstone jest lepsza, jednak wolimy taką subtelniejszą, taką standardową. Bardziej, że ona jest przedstawicielką jakiejś tam mniejszości też, Indian. Także to tak fajnie wokół tego zbudować narrację. Wiadomo, że narracja nie jest najważniejsza, ale zeszły rok pokazał, że... Jest bardzo ważna jednak. Czasami tak. Tylko, że opinie są takie, że ta rola Gladstone jest bardzo subtelna, stonowana, że ona tam jest taką pasywną postacią, a Emma Stone jednak jest bardzo ekspresyjna w tej swojej roli i sądzę, że to mimo wszystko jest bardziej aktorstwo oscarowe, mimo tego, że wiadomo, jest dziwne. Ja mam jeszcze jeden pomysł. Sandra Huller robi to samo, co Emma Stone, więc mogą trochę sobie podebrać głosów. Sandra Huller robi to samo, co Emma Stone, twoim zdaniem. No, robi że to Sandra samo, Huller gra... Oscarowe aktorstwo, czyli Darcie Mord... Ale no! Dobrze, to ja może się wyłączę. Że Sandra Huller gra to samo, co Emma Stone w Poor Things. Ale bo ty już nie dasz powiedzieć i już wyzywasz. Mi chodzi, że to jest typowo aktorstwo oscarowe, czyli Darcie Mord, jakieś płakanie. Po prostu performance, który się składa z samych klipów oscarowych. A Lily Gladstone jest kompletnie czymś innym, co może spowodować odebranie sobie głosów przez Emma Stone i Sandrę Huller. I Gladstone ostatecznie wyjdzie z tego starcia zwycięsko. To też jest jakiś tam argument, proszę się nie śmiać, Michale. Albo się śmiej, byś miał źle, proszę bardzo. Jak uważasz? Ale ja mówię mądrze w tym momencie. No ja mam Sandrę Huller na trzecim, ale nie sądzę, też. Żeby... nie sądzę, żeby ona mogła odebrać, żeby ten argument podzielenia się głosów między Huller a Stone miał zbyt dużo sensu, przykro mi. Może no to ma, ale mi nie jest sądzę. Przykro. Mi nie jest przykro, bo ja powiedziałem prawdę. Ale dobrze. Możesz nie wierzyć. To jest twoja sprawa. Dobrze. To rozumiem, że takie jest top 3 nasze, tak? Zgadzasz się, Iza, z tą Sandrą Huller na trzecim? Na trzecim jej nie mam. Mam ją na czwartym. Ale jestem na czwartym. Nie, jej w ogóle nie mam. Jej w ogóle nie mam, bo tak jak mówię, ja w Maestro nie wierzę. Maestro tylko w McDonaldzie. Na trzecim miejscu mam Gretę Lee, chociaż wow. Mega subtelna rola. Ale to jest też kolejna przedstawicielka mniejszości i ona jest niezła w tym Past Lives. Chociaż no może się nie zmieścić, ale jednak myślę, że Past Lives na tyle będzie silnym filmem, że jakoś tam Greta Lee się załapie. No ja nie mam. Zgadzam, mam Greta Lee na piątym. Ja nie mam Greta Lee. Ja mam na czwartym Carey Mulligan. Uważam, że to jest najpewniejsza nominacja Maestro, bo wszyscy tutaj się zgadzają, że Carey Mulligan jest najjaśniejszym elementem filmu i najlepszym, więc
Jeżeli typujemy Maestro, no to Kerry Milligan też musimy typować. I tyle. Nie mam tu jakichś większych argumentów. Na piątym miejscu wiadomo, kogo mam. Jak już mam z taką stawką, Kali Spiny nie wyrzucę do samego końca. Nie chcę wysić na tym piątym miejscu. Wygrała Puchar Volpi, tak jak powiedział wasz człowiek już w czerwcu. Z czego jestem bardzo zadowolony, że udało mi się to przewidzieć. Czy to będzie miało jakiś wpływ na Oscary? Być może nie. Ale ja idę za ciosem i ja mam Kylie Spiny na piątym. No to był bardzo, bardzo mądry typ wtedy w czerwcu. Także też chciałbym ci pogratulować i sądzę, że może mieć to przełożenie. Bo co, no, Penelope Cruz na przykład była w takiej sytuacji. I nawet może być tak, że ta Kylie Spiny się nie będzie pojawiała w sezonie nigdzie i na koniec wskoczy nagle do Oscarów. No, może tak być, że ja tam typuję na Globa, bo tam akurat jest miejsce dla niej tak na spokojnie, więc być może będzie miała trochę łatwiejszą ścieżkę niż Cruz, ale ten film też ma bardzo dobre opinie, lepsze nawet niż się spodziewano. Więc no ja sobie tą Spiny trzymam i w sumie nawet mi się to podoba, więc fajnie. No ja się zgadzam co do szans Kylie Spiny, że ona może się tam gdzieś pojawić, natomiast na piątym mam najpopularniejszą i najbardziej nagradzaną izraelską aktorkę. I Gal Gadot? Nie, dlaczego? Golda? Pomyślałem. No Natalie Portman. My The Stand, tak. No skoro ty powiesz... Ned Benny? To myślę, że tutaj... Może tutaj się pojawi. No może. Myślę, że... Może tak, ale już jest tyle tych aktorek, że nie mogę znaleźć miejsca dla Natalie Portman. No ja mam Milligan na czwartym i Gretelli na piątym, ale też... Trzeba pamiętać o tej fantazji Barino. Właśnie mi się wydaje, że nie trzeba pamiętać. Że jak jest już tyle osób, to nie trzeba pamiętać. No bardzo, bardzo miło mi było ją wyrzucać, nie? Ale jak mamy ten kolor purpury na siódmym miejscu w Best Picture. Ale znowu to jest jakaś aktorka, której nikt nawet nie zna. I raczej kradną screen time te aktorki drugoplanowe, tak, ta Daniel Brooks i Pichel. Też ma sens, więc. tak. Nie, w sumie ona tak była zawsze na doczepkę, bo no bo była, ale no nie wiem, nigdy nam jakoś bardzo nie pasowała do nominacji, więc cieszę się, że w końcu można ją odstrzelić. Miejmy nadzieję, że mamy rację. Kto wie, co się stanie. To znaczy, jeśli chodzi w ogóle o kolor purpury, ja tak sceptycznie podchodzę do tego filmu, ponieważ no nie mam pewności, czy to będzie film, który będzie miał załóżmy 80% na Metacritic, czy okaże się, że będzie na przykład 54% i żadna aktorka się nie załapie, więc dlatego tak nigdzie nie typuję tego filmu, aczkolwiek no... Po premierze będę więcej wiedziała i wtedy może wrzucę typy z tego filmu. No dobrze, czyli nasze top 5 już jest znane wszystkim, ale mam jeszcze sporo aktorek, które tutaj są blisko, bo na przykład jest Barbie i ja mówiłem, Margot Robbie nie dostaje nominacji, bo skoro nie dostała za Babylon, to czemu miałaby dostać za równie wybitną rolę w Barbie? I no nie pomyliłem się, raczej nie dostanie. Więc raczej możemy pomachać dla Robbie Papa. Jest mi bardzo przykro, że znowu najlepsza rola sezonu poszła w pizdu, ale niestety tak to wygląda. I jest jeszcze nasza ulubienica Michała tego kanału. Annette Bening. Annette Bening, tak. Zostaliśmy znajadowani i na szczęście... No, Annette Bening powinna być na naszym profilowym kanału. Nie, dziękuję bardzo za tą opinię. Ja do tego ręki nie przyłożę. Ale tak, Najad się nie podoba na szczęście. Znaczy, no to jest jakiś losowy film, który ma słabe recenzje. Jest o kobiecie, która sobie płynie przez ocean i... Jest transfobką. Zaskakuje mnie... No, dokładnie. Zaskakuje mnie, że tyle osób to typuje. Ja też nie wiem czemu, bo to jest Annette Bening. Ja mi twierdzą, że ona musi Oscara dostać kiedyś, ale...
Dopóki wybiera rolę typu śmierć w Wenecji. Nie, jaka kurwa śmierć? Śmierć na Nilu, nie śmierć w Wenecji. dosyć duża wpadka w tym momencie. Ale tak, no jeżeli wybiera takie role, czy w tym, czy w Najadzie, no to prędzej wygra Malinę niż Oscara. Na to się zapowiada moim zdaniem jej kariera aktorska w tym momencie. Całe szczęście, że banik się nie dzieje. Ja chciałem powiedzieć, że oglądałem Goldę ostatnio i był to seans traumatyczny. Ja bardzo lubię Helen Mirren i bolały mnie oczy, jak musiałem patrzeć na nią w tej charakteryzacji i w tym scenariuszu. Widać, że ona tam się też męczyła i w sumie myślę, że sama nie wiedziała, co ona tam robi za bardzo, czemu ją wzięli, a nie jakąś aktorkę, nie wiem, izraelską, czy która chociaż trochę przypomina Goldę. No tragiczny jest ten film i ten występ, mimo że jest na poziomie, no bo jednak Helen Mirren to jest na tyle dobra aktorka, że złych występów raczej nie daje, no to myślę, że do Globa może być nominowana niestety, bo to jest taka typowa rola, właśnie albo Bening, albo Mirren dostał nominację do Globa, bo to jest taka rola pod nich, ale no no mam nadzieję, że się jednak ta Golda nigdzie nie pojawi, bo to jest po prostu absurdalny film i absurdalny wybór castingowy. I to chyba tyle, tak? O aktorkę. No. Ktoś jeszcze coś ma do powiedzenia? Chcecie jak Oscar eksperci powiedzieć, że to Anna Taylor może dostanie nagrodę krytyku i może w końcu gdzieś się pojawi, no bo... Może nie. I nie pojawi się, także dziękuję bardzo. Dobrze, czyli co tam dalej jest na tym God Derby? Supporting actor teraz robimy. Musimy przeskoczyć, bo tu jest nie po kolei, nie tak jak trzeba. Michale, czy dalej typujemy Kena? Ja dalej mam Kena, tak. Natomiast no, tak bardzo ciekawa walka się zrobiła, no bo wskoczyło nam Poor Things do konwersacji, która i tak już była ciekawa. Ale sądzę, że z tych wszystkich ról, które tutaj mamy, Gosling się wyróżnia najbardziej i pasuje najbardziej też w ten trend nagradzania takich luźniejszych, bardziej komediowych ról w kategorii aktora drugoplanowego. Jak wiadomo, Troy Kotsur, Ki-Hui Kwan i tak dalej. I sądzę, że Gosling wygra tego Oscara, bo jest inny, bo się wyróżnia, bo jest oryginalny. I zgadza się ze mną? Bo zasługuje. Tak, i bo zasługuje przede wszystkim. A, no ja mam problem z Ryanem Goslingiem, ponieważ tutaj Barbie... Wydaje mi się, że film będzie słaby po prostu, jeśli chodzi o odbiór Akademii i Gosling może nie wygrać, aczkolwiek no mam na tym drugim miejscu, bo no to jest rola całkiem spoko. A na pierwszym mam Roberta Downeya Juniora, chociaż nie pasuje, bo on nie gra żadnej takiej postaci pozytywnej. Co prawda gra dobrze, ale... Oni lubią nagrodzić coś takiego pozytywnego, jakąś pozytywną rolę. No ale nie widzę po prostu. Nie wiem, kto może tutaj wygrać. Tu może być jeszcze jakieś zaskoczenie. Dominik Sessa, The Holdovers. A typuje na piątym miejscu. Pozytywna postać. Ma 30 lat, mimo że gra jakiegoś dzieciaka, także wszystko się zgadza. Nie, no ja tam mam Downeya na trzecim. Ja nigdy nie mówiłem, że on może wygrać i się z tym nie zgodzę chyba, aż nie zacznie wygrywać jakichkolwiek nagród. To jest rola na nominację i tyle. No ja też nie pasuje mi zupełnie ta rola na zwycięstwo. Przede wszystkim ta postać jest niepotrzebna w tym filmie. Ale to już mówiliśmy o tym, więc... No tak, wiadomo. Do tego jest niesympatyczna, negatywna. Także moim zdaniem głównym konkurentem dla Goslinga jest Mark Ruffalo za Poor Things, ale mam tego Downeya Juniora na trzecim miejscu. Nie, no gdzie? De Niro. De Niro jest mocnym drugim miejscem cały czas. Przypominam, że... De Niro tam na trzecim, ma Downeya Juniora na czwartym. Pięknie. Przy Marka Ruffalo w ogóle co ty opowiadasz? Ja sobie nie wyobrażam Marka Ruffalo, który może walczyć o zwycięstwo Oscarowe bez przesady. Nawet jeżeli to jest Poor Things. A kogo on gra w Poor Things? Jaka to jest postać? Bo no nie czytałam dużo o Poor Things. Pozytywna raczej. On nie gra tego, bo Willem Dafoe gra tego doktora. Willem Dafoe gra tego no tego naukowca, a Mark Ruffalo tam gra nie wiem dokładnie jak powinno się to nazywać, czy jaki to jest bohater, ale on jest kompanem tej Emmy Stone i sobie z nią podróżuje
czy chyba nie opiekuje, coś takiego. Mhm. No to może, chociaż no to nie wiem, kompletnie też jakoś ciężko mi sobie wyobrazić zwycięstwo tutaj kogokolwiek, bo mam na... Ktoś musi wygrać. Mam na trzecim Roberta De Niro, ale wiem, że on też nie jest jakąś postacią pozytywną. To on tam zabija tych Indian, to on jest bardzo negatywny. Bardziej niż natomiast, dla mnie natomiast... to tylko obrażony jest. Obrażony pięciolatek na Oppenheimera. De Niro to dla ropy ludzi zabija. W mniejszości jeszcze, więc podwójnie przejebane. Tak, tak. Natomiast na czwartym i piątym mam aktorów, którzy moim zdaniem któryś z nich może wygrać. Czyli John Magaro z Past Lives. Byłam na seansie w kinie i jak tylko Magaro się pojawił, spojrzał, no to cała sala się śmiała, że mówili, że spoko rola. Na piątym Sterling K. Brown z American Fiction. On jest chwalony. On jest chwalony za tą rolę. On gra bodajże brata głównego bohatera. Jest narkomanem i homoseksualistą i to jest taka jakaś szalona kreacja. Więc wstawiłam do piątki. Brzmi ciekawie. A.K. Brown. Brzmi jaskrawa nominacja. No. Ciekawe na pewno. Myślę, że nie powinien być tak nisko na Gold Debbie, jeżeli jest tak, jak mówisz. No nie słyszałem w ogóle o tej roli, więc... Ja też nie. Ciekawe znalezisko, ale brzmi faktycznie jak coś, co ma sens. Tak, polecamy. No ja bym chciał, żeby dostał nominację. No ja nie typu, ja mam top 4 takie, jak mówiliśmy, no i na piąte mam tego Dominika Sessa za The Holdovers, któremu stawka cały czas maleje. To jest takie... Wróżenie znikąd trochę, ale no jednak podoba się ta rola. A The Holdovers jest mocne, więc czemu nie? No tak, ale wiecie, jak jest w tej kategorii. No 2 lata temu na przykład nikt kompletnie nie typował Troja Kotsura. Chyba tylko ja byłam jedną osobą, nie wiem, tam z 15, co go miały. I nawet go wstawiłam na pierwsze miejsce. Później dopiero... uznali, że on jednak ma szansę, tak? Ale to było tam parę nominacji. No wiesz, ty tutaj pierwsza z kodą wyskoczyłaś do Best Picture. W ogóle to było zaskoczenie dla nas wszystkich. My trochę tam z boku staliśmy trochę bekiem. Myśmy, że co ona mówi, jaka koda w ogóle? Przykłada to nominacji zaraz nie dostaje, nie? A potem się okazało, że ty jednak wszystko wiedziałaś 5 kroków przed wszystkimi, także no... Ta koda to chyba było twoje najbardziej imponujące dokonanie, jakie widziałem. To znaczy z Parasite też tak miałam, że praktycznie ono było chyba na 13 miejscu, a ja Parasite już typowałam, że to prawdopodobnie wygra. Widzowie tutaj, co się dzieje? Nostradamus, no po prostu. Jak się chciałem zapytać. Jakaś tam intuicja i zdolność analityczna, ale to każdy popełnia błędy i może ja też w tym roku się mylę i może wcale American Fiction nie jest jakieś tam mocne, tak? Jaka skromność do tego, no po prostu. No, po takich sukcesach, no. No, jak Michał był pierwszy, to potem cały rok się chwalił, a pierwszy nagrodę nie wiedziałem, a ja najlepszy jestem, tak? A tu. No, tak było. Wiem. Dlatego ja się chciałem Izzy spytać, jako tutaj Nostradamusa w tej kategorii, Glenn Howerton Black Bear, jakie jest twoje imię o tej roli? Pewnie takie jak większości członków Akademii. Ponieważ nie widziałam tego filmu. No co, oni też się, no to prawda. Niestety. A to powinien być na drobie, ale... To jest kanadyjski film i tak nie wiem, czy oni to obejrzą. Ja bardzo polecam Blackberry, to jest topka roku i Howerton jest niesamowity w tym filmie. Ja bym bardzo chciał zobaczyć go nominowanego na Oscarach. Nawet przez chwilę go miałem, ale no jednak konkurencja zrobiła się trochę zbyt duża, żeby go tu wciskać. Ale no jest kampania, jest dużo osób, które go kochają, ja tam zawsze będę tego Howertona gdzieś tam wspominał. Bo zwyczajnie na to zasługuje. Michale, jak jest twoje top 5 w końcu? Bo tutaj tak
No, na moim piątym miejscu siedzi sobie Willem Dafoe. No i sądzę, ale to jest możliwe, tak, tak. I sądzę, że Poor Things może być wystarczająco mocnym filmem, żeby dostać tutaj dwie nominacje. Też nie wiem do końca właśnie, jaka jest rola Marka Ruffalo, ale jeśli te role są wystarczająco odmienne od siebie, że na przykład postać Marka Ruffalo będzie bardziej ciepła, a Willem Dafoe, rozumiem, jest zwariowanym szaleńcem, tak? To sądzę, że jeśli te dwie role są ze sobą skontrastowane, to obaj się mogą załapać. Wiadomo, że można mówić, że no, Willem Dafoe to na derby zawsze jest typowany i nigdy się nie dostaje, no bo taka prawda i sami się z tego śmiejemy na kanale często. Ale no tutaj mamy film, który naszym zdaniem wygrywa Best Picture, także to jest inna sytuacja. A tym razem są do tego podstawy, tak, tak. Dokładnie. Więc no ja mam Dafoe na piątym na ten moment. A może tak top 4 takie jak ty, wiadomo. Tak, top 4 mamy takie same. A Iza się nie zgadza i ma Johna Magaro. A to jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że Michał największy fanatyk Pastewc nie ma Johna Magaro. A ja sądzę, że może wrócić John Magaro do tej piątki. Wiadomo, na ten moment się wydaje, że Pastewc trochę osłabło, ale tak jak już mówiłem, może zacząć wracać pod koniec sezonu, w sensie w innej części sezonu. I spokojnie Magaro się może dostać, bo to jest rola, która rezonuje z ludźmi, która wzbudza bardzo dużo emocji. Ten jego monolog szczególnie, negatywny, tak, to jest bardzo emocjonalna scena. Cicho, Alan, tak. Siedź tam, nie pytałem się ciebie o zdanie. Także może wrócić i zobaczymy. Ale na ten moment, jakby idąc z trendem sezonu, stawiłem Dafoe. No może być, ja się zgadzam. Jeśli w ogóle chodzi o Magaro, no to jest taki niedoceniany aktor. Ja pamiętam jego rolę bodajże Kuchcika w Pierwszej Krowie. To była fajna rola. Ale jednak nie docenili w ogóle Pierwszej Krowy. Nie ma co doceniać. Nie ma co doceniać. Sympatyczny film moim zdaniem, ale... Może nie wiem. Takie recenzje, ale... jakie dostał. No to co, przechodzimy do aktorki drugoplanowej. To straszna kategoria do typowania. No nie wiem, ja mam fajną piątkę, mi się podoba. Ja mam Daniel Brooks na pierwszym cały czas. Ja się słucham ludzi, którzy widzieli na Broadwayu Kolor Purpury i że to jest rola instant win, jak The Boss w West Side Story. I ja się tego trzymam, jak Gladstone nie ma. No to ja cię posłucham i też tak będę miał. Aha, dobrze, czyli mamy takie same typy. Elegancko. W sensie oni widzieli film? No nie, no widzieli występ na Broadwayu, a tam Daniel Brooks grała tę samą rolę i tam dostała tony i w ogóle ona jest podobno najlepsza w całym tym spektaklu, ma bardzo dużo Oscarowych momentów, nie wiem jak dokładnie, nie zagłębiałem się w to, ale ja im wierzę po prostu. No to to tutaj zostaje ta kwestia, czy to będzie udany film, nie? To prawda. Ja póki co nie wierzę, dlatego nie mam nikogo z koloru purpury w moich typach. Grubo. I na pierwszym miejscu mam Davina Joy Randolph. Ja mam na drugim, także to, ja jest, też uważam, mam na drugim. To jest alternatywa. Pamiętam... Szczególnie, że to jest taka rola, taka właśnie ciepła i sympatyczna, która pasuje na zwycięstwo. Pamiętam ją z Idola i taka fajna babka. W ogóle ona ma taki fajny vibe, tak mi się wydaje. Tak, więc, tak. Ona teraz też się pojawiła w tym Only Murders in the Building. Ona tam miała też rolę w pierwszym, drugim sezonie. Ona tam jest policjantką. Teraz też weszła na jeden odcinek i jak ona się pojawia, to też kradnie całe show dla siebie. Mimo, że tam jest, wiecie, no Martin Short, Steve Martin, Selena Gomez, Paul Rudd, Meryl Streep, nie wchodzi Davin Joy Randolph i kamera jest skupiona na niej i widzowie się patrzą na nią, z niej się śmieją. Więc to jest jednak taka aktorka, która ludziom się bardzo podoba. Jest, właśnie ma super vibe, tak jak powiedziałaś, ma spory talent i myślę, że jeżeli The Holdovers są wystarczająco silni, a Kolor Purpury może być nie tak dobry jak trzeba, to może być rola, która wygra. Tak. Dobrze, czyli rozumiem, że się zgadzamy co do top 2. Na trzecim miejscu mam Taraji P. Henson też z Koloru Purpury. Rozumiem, że Iza nie ma nikogo z Koloru Purpury, więc się nawet nie pytam. No nie mam, tylko mam taką inną dwójkę, nie? Ja mam Emily Blunt. O Jezus.
Też nie pasuje mi na zwycięstwo, ale pasuje mi na nominację, taką solidną nominację. Ona mi nie pasuje na nominację kompletnie. Mi też zresztą nie pasuje, ale Michał ją mam, bo nie mam kogo tutaj wstawić. I naprawdę jest taka właśnie bieda, jak Lily Gladstone wyszła. Że mam tę Emily Blunt po prostu dlatego, że nie mam kogo innego wstawić. Tak, no ja kategoria mam, jest strasznie randomowa, moim zdaniem. To prawda, ja dlatego tak typuję. Trochę randomowo na to czwarte i piąte miejsce. No dobrze, ale to w takim razie Michał masz na trzecim Emily Blunt, tak? Tak, tak. A Izakowa ma na trzecim? A Julianne Moore. Julianne Moore, no tak, bo ty masz May December Best Picture, czyli to ma duży sens, łączy się z innymi kategoriami. No ja dalej, ja w Julianne Moore nigdy nie wierzyłem i dalej nie wierzę, więc ją pomijam cały czas. Ale być może, że ten film jest wystarczająco silny. No ja o Pichenson nic nie powiem, bo to dalej zależy od tego, jak dobre przyjęcie będzie miał ten film. Więc mogę powiedzieć coś o moim czwartym miejscu, którego jestem zadowolony bardzo, wiadomo. America Ferrera. America Ferrera, tak jest. Ja bardzo chcę tej nominacji i cieszę się, że ta Lily Gladstone wypadła i mogę ją sobie wstawić. Uważam, że to jest rola, która mega pasuje na nominację, szczególnie z tym monologiem, bo ona jest i śmieszna, i potrafi właśnie tym monologiem wzruszyć. Wiem, że was nie, bo wy łopaty nie lubicie, ale jednak widzowie lubią. No i nie da się jednak podważyć, że nieważne jaki ten monolog by nie był, to jest dostarczony chyba najlepiej jak się da, z takimi prawdziwymi emocjami, i to jest gotowy Oscar klip dla niej. Gra sympatyczną w takim dużym filmie. Myślę, że jeżeli gwiazdy się dobrze ułożą, to może skończyć z tą nominacją i byłaby zasłużona. Jak tam wy myślicie o niej? Moim zdaniem nie. I sądzę, że to jest taka rola, która może się pojawić na SAG na przykład. I na Globach teraz. Na Globach też może, ale jak przyjdzie do Oscarów, to byłbym zdziwiony. A o kim mówimy? Bo trochę America Ferrera w Barbie. America Ferrera, tak. Ona tam była. Była. Jest mi bardzo przykre, że tak powiedziałaś, naprawdę. Ale nic poza tym, nie no, jest ładna, tak, ale to chyba... To nie jest konkurs piękności, jakby konkurs piękności, to... Właśnie o to chodzi, dlatego no, nie widzę jej nominacji, no, ale mogę się mylić, ja mówię, wyrocznie mnie jestem. Boże święty, czy Sarah Silverman jest w Maestro? No nie, bo sobie zacząłem przeglądać go Derby i natrafiłem na ten niepokojący sygnał. To źle świadczy o tym filmie. Za nisko zjechałeś. Wiem, no zjechane sam dół prawie. Ale dobra, to co wy macie na tym czwartym? No ja mam Taraji P. Henson. A, Taraji P. Henson. Iza? No, ja mam Trace Ellis Ross, ale... Aha! Łamane na Rika Alexander. Któraś z tych aktorek być może dostanie nominację i postawiłam na Trace Ellis Ross, ale tylko z tego względu, że w serialu, gdzie Trace Ellis Ross dostała Złotego Globa, to też tam grała Erika Alexander. No i bardziej Trace Ellis Ross jest tak jakby dostrzegana, zapraszana do tych programów śniadaniowych, gdzieś tam pojawia się ciągle na tych okładkach w Stanach Zjednoczonych, więc można powiedzieć, że to taka Maja Ostaszewska z USA. Maja Ostaszewska z USA, ja nie chciałem wiedzieć, że takie coś jest. No, ciekawe porównanie, myślę. Ciekawe, co Maja Ostaszewska by powiedziała na ten temat. Dobrze, nie wiem, dzisiaj w Onecie rano była, więc... Może powiedziała, musisz posłuchać. Może powiedziała. Ale o tym nie mówiła. Szkoda. Dobra, to ja na piątym miejscu mam swoje przewidzenie z dupy jeszcze z czerwca i mogę wtedy to wstawić, bo była posłana jeden.
Penelope Cruz za Ferrari. Ja nie mam żadnej opinii na ten temat, bo ja nie wiem, ja po prostu miałem przeczucie co do Downeya i się sprawdziło, miałem przeczucie co do Ruffalo i się sprawdziło, więc mam przeczucie co do Cruz i niech się sprawdzi. Tyle mam do powiedzenia. Randomowa nominacja dla Ferrari. Zresztą to jest w ogóle ciekawe, że Penelope Cruz dostaje nominację właśnie tylko za filmy, które mają jedną nominację zazwyczaj tylko dla Penelope Cruz. Więc czemu nie? Ja bym chciała, żeby Napoleon był silnym filmem i żeby Vanessa Kirby na przykład dostała tutaj nominację, ale to jest takie bardziej życzeniowe myślenie. To tak jak ja z Rachel McAdams w ostatnim materiale. Pozdrawiam Rachel McAdams. Dobrze, czyli rozumiem, że to był koniec. Myślałem, że się tak wtrąciłem, tylko powiedziałem, że pozdrawiam Rachel McAdams, dalej coś nie będzie, ale niestety cisza nadeszła. To rozumiem. No to ja jeszcze mogę powiedzieć, tak? Dobra, proszę się wypowiedzieć. No bo no, już naprawdę nie mam pojęcia, kogo na to piąte miejsce wstawić, także... Johnny Foster! Nie. Także też wrócę do mojego typu czerwcowego i wstawię Viola Davis za R. A jednak R się pojawia w tym materiale. Wrócić. I tak jak mówiłem wtedy, sądzę, że Viola Davis to jest takie nazwisko, że spokojnie może być jedyną nominacją dla tego filmu. I że nawet jeśli film nie jest mocny, to Viola Davis może wystarczająco uwagi zebrać, żeby dostać nominację, szczególnie, że tam też ma bardzo oscarowy moment, który pasuje ładnie na klip. I patrząc na alternatywy, czyli co, na Jodie Foster, nie patrzmy, Julianne Moore, którą typowałem, jak typowałem, więcej nominacji dla May December, ale skoro nie typuję ani Portman, ani Charlesa Meltona, no to dziwne by było, żeby Moore dostała nominację. Szczególnie, że ona jest najmniej chwalona z tej trójki, z tego co kojarzę. No to tak metodą eliminacji zostaje mi to Viola Davis, która ma dla mnie najwięcej sensu. Może być. To ja mogę powiedzieć. Może być. Może być, z braku leku. Ja mam na piątym Jodie Foster i yes, kompletnie nie jestem co do tego przekonana. Natomiast gdyby tak tylko i wyłącznie chodziło o rolę i pewnie każdy z członków Akademii już zapomniał o filmie Bo się boi, ale Patti LuPone, bodajże ta aktorka się nazywa, ona była no taka tam ostra, wyrazista w tym filmie, grała rolę matki Joaquina Phoenixa i to była dobra rola. Ja ci powiem, żebyś obejrzała Rachel McAdams, to tak samo powiesz za miesiąc o Rachel McAdams. Ona jest... Być może. Ona powinna wygrać tego Oscara i to jest oszustwo, że nie wygra. To jest scam. Dowód na to, że światem rządzą źli ludzie i pociągają za sznurki tak, żeby Rachel McAdams nie wygrała Oscara. Ale niestety, tak to wygląda, moi drodzy. Czy rozumiem, że możemy zakończyć te typy? Bo możemy. Znaczy, ale chciałam się zapytać, czy może Kathy Bates? Kathy Bates jest bardzo śmieszna w tym filmie. Ona jest super, ale w ogóle nie ma opcji, żeby ona przeskoczyła Rachel McAdams, bo ona jest po prostu taką fajną babcią śmieszną, a Rachel McAdams po prostu jest wybitna. Robi wszystko, co trzeba. Jest i zabawna, i ma momenty, które no, są mega oscarowe i które doprowadzają widza do płaczu. Zresztą no, o tej roli trochę więcej mówiłem w naszym poprzednim materiale. To jest idealna rola pod Oscara za rolę drugoplanową, ale niestety żyjemy w złym świecie i are you there God? Because Rachel McAdams needs an Oscar. Please listen to me. Ale tak, no ja jakby ten film był mocny, to myślę, że obie by się dostały, no ale niestety żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, że obie się nie dostają, więc... Ale no tak, Kathy Bates jest zajebista i myślę, że będzie lepsza niż połowa z nominowanych w tej kategorii. No i co, dobrnęliśmy do końca w takim razie. Tak, dobrnęliśmy do końca tej trzeciej części materiału z wrześniowymi przewidywaniami oscarowymi. Dziękujemy, drodzy widzowie, za odbycie z nami tej trzyczęściowej, chyba dosyć długiej przygody. Napiszcie w komentarzach,
co możemy napisać w komentarzach? Ma ktoś jakieś pytanie do, ja mam pytanie do widzów. Proszę, proszę zadać pytanie. Chciał zapytać, gdzie jest Bóg, skoro Rachel McAdams nie jest zauważana? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Ja też chciałbym się dowiedzieć na ten temat. Więc widzowie, koniecznie zostawcie swoje imo w komentarzach. My chcieliśmy teraz podziękować Izie za to, że wystąpiła z nami w tych przewidywaniach. To ja również dziękuję za zaproszenie i miło było mi się z wami tutaj jakby spotkać. Tak, przez internet teraz się udało spotkać. Tomasz Raczek powiedział, że to jest sztuczna inteligencja, to jest tylko Discord i kręgi grywa. I tak, także do widzenia i widzimy się za miesiąc w przewidywaniach październikowych, gdzie zrobimy dla was po raz pierwszy kategorie techniczne. Wow. Tak, w każdym razie dziękujemy jeszcze raz za wysłuchanie i do widzenia, widzowie. Do widzenia. Do widzenia.